Kochanie, czy mógłbyś zrobić unboxing komiksu? O tak, lecz lecę. Unboxing. Paczka od D'Agostini, figurki przyszły. Jedziemy z koksem. Faktura. Powietrze. Z chipsami. Tylko figurki. O, Quicksilver. I Dr. Banner. Bruce Banner. Już widzę, że jest tak. Są te tomy. Tomy, zeszyty. Tomy komiksowe, to mam nic do powiedzenia. To jest zeszyt 37 i 48. Quicksilver. Za długo sobie nie pograł ten aktor. Ale wróci jako Kraven. Jej. Ciekawe co będzie z tym Kravenem, ale to na później. Czas Ultrona, Bruce Banner. Szybko gazetkę pokażę. Fartuchu. Zobaczymy jak to wygląda przy okazji mojej figurki. Pokażę, jest inna. Mark Ruffalo. Świetny aktor. Fajnie to wygląda. Ok, zobaczymy Quicksilver. A to jest Kick-Assa. O, będzie Osa. Jej, będzie Wasp w kolejnym numerze. Bez skrzydełek. Tak stojąca. No, są lepsze figurki. Fajny sterek. Wygląda jak robiony na drutach. A heheszki zaraz. Bo... No to nic nie ma w tej ciekawej gazetce. Są oczy przytoczenia faktów. No właśnie, narzeczenia Ultrona. Powiązanie z komiksowym światem jest inne zupełnie, bo panowie pamiętają i panie, że MCU to jest odrębne uniwersum, inne świat. Podeszłą malowaną. Wow! Ktoś pomyślał. Ale fajnie. Fajny taki smaczek. Avengers, czas Antona. Idziemy dalej. Ciekawe, czy zrobię go jeszcze z innego filmu. Avengers. Występował również. Się nosi inaczej. To jest taki strój mający przywieźć na myśl. Ta podeszwa jest świetna. Fajnie to wygląda, nawet tutaj pokażę do kamery. Chyba muszę odsłonić to. Będzie lepiej, nie? No dokładnie, albo nie. Złap ostrość. I jest, mamy ostrość. Taki w biegu pan Quicksilver. W serialu WandaVision ktoś inny się wcielał. Chociaż to dla wtajemniczonych osób, które widziały już serial, wiedzą o co chodzi. To wszędzie ma takie buty podeszły. Dlatego zrobili tak. Koteł. Przeszkadzasz mi, tu się unboxing nagrywa. Ksio, idziemy stąd, dalej. Akysz. Koteł. Już palcie na szkło takie, że nie wiem. Jeszcze drugi przyjdzie, to już w ogóle utonę w sierści. Tu doktor Bruce Banner. Strasznie otwieramy. Twarzy podobny do Marka Ruffalo, czy też nie? No troszkę. Może. Może innego aktora. Zostawiajcie w komentarzach do jakiego. Chciałbym przypatrzeć. To mógł być zarost taki? Ciekawe. Okej. Okay. Dwie figurki. Dr. Banner i Quicksilver. Ta mała paczka pochodzi od Karoliny Margielewicz. Zamówiłem sobie od niej bezpośrednio dostawę komiksu o tytule Black Cartridge i widzę, że zapakowała to pancernie, jak się tylko da. Mam nadzieję, że nie uszkodzę czegokolwiek, ale tu widzę, że jest bardzo mocno zrobione to. Ok, jest komiks. Ok, jest. Spakowane w karton odkurzacza. Co zupełnie nie ma znaczenia na tym filmie. Chodzi tu o komiksy, a nie o kartony. A to co? Muszę rozerwać. I zobaczymy, jak się prezentuje jej komiks. YouTube pewnie mnie ocenzuruje, albo da jakieś ostrzeżenie,
ale Agnieszka Aka Kamieńska, dziewczyna od Yao Market, powiedziała, że ta kreska jest do je... No jest, też tak uważam, ponieważ to, co się dzieje, to jest przepiękne. O, są gifty jeszcze, naklejeczki, jej. O, piękne. Ta krecha jest cudowna. W ogóle jest... What? Jest chapter one i lubię ludzi, którzy debiutują. To piękne, ciemne. Debiutują w taki sposób. Tak świetnie. To jest na podstawie webkomiksu, który widziałem i jestem ciekaw, jak to w ogóle się rozegra. Bo fabuła jest tajemnicza. Wygląda na slow burn romance, na akcję i w ogóle inne dużo rzeczy. A o czym sobie pewnie porozmawiam z Karoliną, a wy niedługo usłyszycie to, albo usłyszeliście już w momencie oglądania tego filmu. Więcej komiksu nie pokażę. Otóż się da. I zobaczymy to. Jest, o, patrzcie, jest plus 16. Ciekawe ostrzeżenie. Ta krótka prezentacja, bo wiecie, możecie to obejrzeć sobie w internecie, albo kupić sobie takie wydanie, jeśli wolicie papier. Ja polecam zrobić obie rzeczy naraz. Jest i bardzo zaległa paczka z bohaterami, z oczynicami od Ashet. Nie wiem, co tam się dzieje, ale przyszła bardzo późno. Chyba już była premiera kioskowa. Nawet obu tomów pod tylko jednego. Ale sobie zobaczymy. Faktura oczywiście do płacenia. Patrzymy do środka. A co tu mamy? Reklamę, Biblioteka Polska, nie zbieram, nie będę zbierał. Co tu mamy? 80 i 81. Zaczynamy od Wonder Woman, prawda? Greg Kraka, Jam Sharp. Artyści dobrze mi znani z poprzednich tomów. Kolekcji Bohaterowie Zoczyńcy, a także z innych dzieł. Greg Kraka, to przede wszystkim Gotham Police. Tam Central. Dokładnie. Jest prawda. Edycje odrodzenia, te domy były pisane naprzemiennie. Cztery zeszyty mamy też inaczej. Spójrzcie, numery parzyste, nieparzyste. To jest Liam Sharp. O, ale tutaj wyszła brzydko. Oh my god. W ogóle Liama Sharpa to polecam Stonehenge. Tam w ogóle popłynął swoimi rysunkami. To niekoniecznie one są na lepszej jakości. Ciekawe, ale jednak takie zwykłe, taki standard superhero. Myślę, że Brytyjczyków stać na lepsze obrazki. Ja tu widzę, że dużo, dużo dynamicznej akcji. Jest i Cheetah. Ona to spoko, jest i trójca nawet. Zapowiedzi. Pierwszy nowy tom to jest Catwoman. Wielki skok. Za chwilę będzie pewnie druga. Tom niezbyt obszerny. Widzę jakoś przegięty, też jakiś dziwny. Dobra. Jedziemy dalej. A to mamy co? Marv Wolfman i nowi tytani. Nowi, młodzi tytani. Trzeba dodać właśnie, bo są młodzi dodane. I jest Marvel Wolfman i George Perez. Ten cudowny run, który zapoczątkował zmiany w podejściu superhero na początku lat 80. XX wieku. Potężna kobyła. Mamy Batmana, już pokazuję. Rycerze Gotham. Wielki skok, to jest Ed Brubaker oczywiście, to jest Devin Grayson. Pewne nazwisko do pisania Batmana. A stron jest 248. Kobyła. Ta historia się bardzo dobrze czyta. Próby Terminatora. To jest fragment kontraktu Judasza, który ukazał się już w WKKM. Deszowy kontrakt. Tak zostało to przetłumaczone, więc to jest ponowne wydanie tej samej historii. Tu mamy pana znanego z opaską, który umie bardzo dobrze strzelać. Mamy Młodych Tytanów. Mamy tą osobę, bardzo zwrócił uwagę na nią. No już wcześniej tutaj pokazywała, co umie. I jedziemy z tym koksem. Dużo rysunków. No to lata 80. Jest dużo dialogów.
dużo gadania, trochę akcji. Świetne rysunki Pereza w ogóle to. Dynamiczne ujęcia, te piękne, proporcjonalne twarze, to rysowało się naprawdę świetnie. To nie było jakiejś dysproporcji. Widzicie przed chwilą krechę Liama Sharpa i tą Wonder Woman taka wyglądała, jakby nie wyglądała. No właśnie. Ślepa sprawiedliwość, tak jest. Pięknie, Terminator. Zwany inaczej panem D. Dużo się dzieje. No dobra. Tyle mamy z tych bohaterów złoczyńców. Tom 81 i 80. Jest i paczka z Manga Store, wydawnictwa Kotori. Moje ulubione mangi, na które mam czas pomiędzy komiksami, zinami i inną twórczością. A tu widzę, że dalej jakieś chrupki. To od razu wyrzucę, żeby dzieciaki nie zabrały mi i nie rozwaliły. Tam pewnie wiecie, jakie serie za chwilę pokażę. Świetne pakowanie. Ale też niespodzianka. Ponieważ jeden z moich wywiadowców... Oh my god, ale to zapakowane jest. Tak to było pakowane? Pancernie. Oczywiście miecz nieśmiertelnego. Zmagania z zabójcami. Proszę nieśmiertelnego, tom 10. Hiroaki Samura. Jest i Manji, jest i Lin. Proszę, piękna ołówkowa okładka. Pojedziemy od tyłu, że wam mindfucka zapłać. Tu się dużo pewnie nie zmieniło. Ta krecha jest bardzo stała. Tu widzę, detale rosną. Albo mi się wydaje. Ale piękne te akcje są. Komuś tu ręce porywało. To jest ewidentnie dla dorosłych. Się dużo dzieje, dużo się obcina. Dużo krzyków. Sharp. Po polsku pięknie. To właśnie tak to wygląda. Dosyć gruba. Też z przyjemnością czytam. Elementy lakierowane. A tu mamy coś takiego jak paląc z tobą na tyła sklepu. Batosz Kuriusz Kurowskim to polecił. To tu jest jakiś kanał dostałem. Dziecko dostanie. Manga. Bardzo spokojna. Może bardzo ciekawa. Tutaj stoi to ponoć dialogami. Papieros 14. Pozielone to jest na papierosy. Boski zabieg. Tak się kiedyś robiło, nie? Paliło się na tyłach szkoły. Tam się zaczęło życie towarzyskie. I jestem ciekaw, co też z tego wyjdzie. Słyszałem, że fajne, więc wziąłem. A tutaj też największy hit chyba, który mam aktualnie w bibliotece. Czyli Krew na szlaku. No właśnie. Boże, to jest przeraźliwy kadr z tej mangi. Cień Fabryk, jakaś reklama. Shuzo Oshimi albo Oshimi, chyba się powiem to prawidłowo. Krew na szlaku. Tutaj jest sytuacja, no właśnie. No właśnie, ten chłopak ma tutaj, mówiąc wprost, przesrane. Jego matka jest naprawdę niesamowita i tutaj ten krąg zacieśniany wobec niego, te rzeczy, które robi matka i te sceny i te rzutowanie takie tu naprawdę, to jest mega ciekawe i się dużo dziwnych rzeczy dzieje. Główny bohater ma teraz dziewczynę i ciekawe, co się stanie z tą dziewczyną, bo się aż boję o nią. Krew na szlaku, kolejny piękny tom, piękna okładka. Są gdzieś w środku, nie wiadomo. Dobra, tyle od Kotori. Trzy mangi, jakieś tam reklamówki, srututu, kałodrutu. Ale będę czytał sobie. Na tym etapie pewnie widzieliście moje zakupy z MFK, a tu jeszcze jest jeden zakup ze strefy komiksu. Ich debiut wydawnictwa Diablak. Nowy gracz na polskiej arenie. Który wysyła w pięknej taśmie reklamy figurkowe. Jones Viking. Ojoj. Chociaż Skoll.
Pięknie zapakowane. A, to jest wynik wsparcia. O, zamówienie Diablaka. To jest jakiś język. To wszystko? Okej, to wszystko. Lotki chłopaki wyrzucam niestety. Prowa torba. Jajc, jest, mamy. O, Belzebubs. Widziałem na mewce niestety, tylko liznąłem. No, kwestia do gadania. Co miał być? Czy to widzicie te elementy lakierowane? Właśnie, co, jeszcze raz, co? Dzielenie czasu między pracą i rodziną może być piekłem. Ja to wiem bez tej książki Diablak JP albo JP Ahonen, Żurza Maria Raszczurowska. To jest 8333, czyli połowa nakładu diabelskiego nakładu. Blisko byłem, fajnie wynumerowane. Webcomics, bardzo popularny za granicą. Bardzo ciekawy pomysł na rodzinę black metalową. Oczywiście kojarzy się, to ma zakładeczkę, maki. Jest, ojejku, jest kutasik. Jest, ale fajnie. Mówi taki czarny, bardzo czarny. Ktoś też może być krew złożona z ofiar. Interakcje z ludźmi. O, to nadal o, pieski, to nadal słodko. Przemak webcomics, z tyłu nic nie ma. Ale jest to, wow, Diablak. Piękne logo mają panowie. Cudo. Coś dostałem. Koszulkę XXL. The prices. Widzicie. A to są też dodatki jeszcze. Łe, te pocztówki, widokówki. Już pokazuję. Ciemno to widzę. Też byłem na mewce, byłem na zdjęciach. Wyślę komuś na gwiazdkę. O, to jest na gwiazdkę. Piękne, idealne. Cudowne. O, będę wysyłał ludziom. Będzie super. Są zdjęcia Polaroidem robione, ponoć tak. Z podpisami. Wyglądałem prawdziwie. Te podpisy też, bo każdy jest inny. Oh my god. Świetne to jest. Zachowam to. Dobra, za chwilę. Jeszcze koszulka. Dawno nie miałem żadnej koszulki wykupionej. Jakaś kontrowersja była też, nie? Że studio nie mogło przetować tej koszulki, ponieważ nie zgodziły się niektóre drukarnie na takie coś. Ale fajna. Blzebubs. Ja dawno nie wziąłem taki koszulek. Kiedy było się fanem muzyki ciężkiej, to się nosiło. Ach, i traciło się koszulki, bo ukradli na koncertach. Ech, a ty nikt nie ukradnie mi, mam nadzieję. Może na koncert, może nie. No, bo są pofocle, to nie są wady. Wygląda to fajnie. Dobra, tyle od strefy komiksu, a raczej wydawnictwa. Diablak, Belzebubs, jeszcze takie bajary szmery. Tutaj swobodny zakup w Empiku, Broń X, ponieważ wywijało stany magazynowe po MFC. Ja zapomniałem kupić Wolverine, Broń X, Barry, Winsdor, Smith. Bądź jedyny prawidłowy kolor. Jeszcze patrzę na te czerwone elementy, myślałem, że coś nie tak, ale to pewnie kolory komiksu. Toż to lata dawne i kolorystyka była inna. Próbuję wam to pokazać, nie wiem, czy będzie to możliwe w całości. Bądź to, to jest oryginalna wizja autorów takiej zawartości w rysunkach. To jest ciekawe właśnie, że Frank Thierry nie został tak wymieniony tutaj jak Barry. Ciekawe. To jest oryginalny papier, oryginalna wizja itp. itd. Powinniśmy się z tego bardzo cieszyć. 155 stron spisu treści. Tak to miało wyglądać. I to ponoć nie jest przesada, a to bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić,
chociaż porównam to sobie z WKKM, zaż do piwnicy. To jest przełomowy moment w życiu Wolverina. Jamesa Hewita. Tak, pamiętam te sceny. Ładnie pachnie to. Mega gruby papier. Mega szacunek to widać. Mega dobrze widać każdy element. O, futereczko piękne. Tutaj też. Rysomak szaleje. Oh my god. To na żywo będzie wyglądało pewnie lepiej. Ale to być może będziecie mieć trochę pojęcie po tym, co zobaczycie. Ale to... Wow, robi wrażenie. Wielkość... Z chęcią sobie powtórzę ten komiks. O, są dodatki. Są masa plansz. O, na to czekam najbardziej. Fajnie, że to jest. Kurczę, to jest na kawał komiksu świetnego. Ta okładka. Nie. Autorach, dodatki. Dużo tego nie ma. A więc Berem. Chris Claremont oczywiście. Tak to wygląda. Bronix Wolverine X to jest okładka standardowa. Więc jest jeszcze dodatkowa ta alternatywna. Ale zdecydowałem się na tą. Największa paka miesiąca to oczywiście Smak Liter. Po taniości. Poznaniacy tak mają. Na pewno nie tylko poznaniacy, bo każdy szuka więcej rabatów. A nie lata po MFC kupuję na ile. Ciągle dostałem fakturę. Ach. Dobra, tutaj oczywiście najważniejsze rzeczy, które miałem kupić w tym miesiącu i zaległości. Za chwilę wam powiem. Też zacznijmy nietypowo. Od... No fajnie to zrobili, ułożyli. Bardzo przemyślane. Zaczniemy od tych tomów bardziej spokojnych na raz, czyli na przykład Czomberek. Pajka z Złoczym Kotkiem. Się tu odbija światło niestety. Ach, fatalnie. O, tak będzie lepiej. Jest tam pierwszy dom. Autorzy Aleksandra Machoń i Wiktor Talaga. Jest i kotek. Urocze przygody pewnie. Zwierzaka. Dużo kotów naraz. Liczę, że będzie bardzo fajne. I już widzę, że to jest przejście. No właśnie, że Czomberek istniał naprawdę. Delikatny spoiler. Oczywiście to jest konkurs imienia Janusza Christy. I jedziemy dalej. Ziemia Ogona. Nowa seria w świecie Aquilonu. Bardzo dużo dziwnych nazw. Jestem ciekaw. Zul Kasajowie. Jacques Lucistin. Kiko Dual. I zacznijmy też o czym to jest. Wygląda trochę jak na ludy Afryki. Tak pewnie też jest. Dodatkowa kraina. Ja widzę, że mocno połączone z Afryką. Ameryką Środkową. Inkowie. To się okaże. Oczywiście jest krwawo, są dramaty. Biotyki. No to się okaże pewnie. To nie jest zbyt dużo. Ale będzie co czytać. Lubię tę serię. Niesamowity Sherlock Worms. Łukasz Augustik w Szczerym Polu. Bardzo fajny, slapstickowy humor. Lubię czytać pana twórczość Łukasza Augustika. Bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że będzie również tutaj w kolejnej części tak fajnie jak za pierwszą. I wygląda, że humor pozostaje bardzo fajny. Nie lubię, jak komiksy nie mają ostatniej białej strony. Później pokazujesz spoiler ostatniej strony. Zlekam jeszcze prezentację tego, co powinienem zrobić w pierwszej kolejności. Bo, uwaga, nadrabiam. Invincible Kirkmana. Zaczniemy inaczej. Tak się zaśmieję przekornie z tomu drugiego. Nie pierwszego. Poląć na lepsze. Superhero, czy zabawa konferencją Superhero od Kirkmana. Cieszę się, że to jest skończona seria. Cieszę się, tak ładnie wydrukowane, się fajnie trzyma. Nietypowa na Egmont. Wow. Fajnie to wygląda. Kompletnie nie znam tej opowieści. Jeśli były jakieś spoilery, to nie mam pojęcia, więc po prostu pokazuję. I trafiam na same okładki, pierwsze rozdziały, na końce. Tak to nieco wygląda. Dużo dialogów widzę.
Fizyczny układ Kickmana, jak żyłych trupach. Czy on sobie to w kontrakcie zawiera? Super Hero w kosmosie. Do końca nie wiem, o czym to jest jeszcze. Po prostu chciałem kupić, bo wszyscy chwalą. I pierwsze trzy tomy kupiłem. I wam prezentuję teraz drugi i trzeci. Za chwilę będzie pierwszy. I wrócimy do tego. Jest główny bohater, z tego co kojarzę. Dużo kosmicznych przygód. Dzisiaj jest zły ojciec, lądający jak postać ze Spidermana. Omni-Man, dużo kojarzę. Dużo filmików na YouTube widzę właśnie z tą postacią. Ale to brutalne. Ciekawe. Pomóż mi. What? Kieskizy. O, ja cię kręcę. Dobra, nie przedłużam. Idziemy do tej kubki. Wiem, że na nią czekacie. Pewnie już macie, ale... Ale to jest kobyła. Masakra. Śmierć Supermana. Oła. Mała kontuzja się odzywa. Nie przejmujcie się. Wderzył. Tom pierwszy. Tu jest napisany tom pierwszy, a tu już nie. Ciekawe. Kontuzji było na filmie o Mewce. Ale nie o tym, nie o tym. Kolejny z tomu zbierających regularne zeszyty Supermana, związane z eventem Śmierć Supermana. Jedno z ważniejszych wydarzeń w świecie DC. Było w UKKM kiedyś, częściowo. Dużo rzeczy tu jest. Jeśli oglądał ktoś serial Superman i Lois, kojarzy pewnie troskie stroje. To jest jedna z tych, no właśnie, smutnych scen. Ludzi radzili sobie później po śmierci Supermana, bo to jest jednym wielkim spoilerem. Jest i posąg Supermana, są dalsze konsekwencje, rzeczy, które się działy. Jest ogromny tom i czeka nas trylogia pewna. Dużo postaci, tak tylko szatuję właśnie, bo to no to macie, znacie. News Time, dużo rzeczy, jaki event. Szkicy, zespół kreatywny, sceny za kulis, dodatki są raczej najważniejsze tutaj. Piękne sceny. I Supergirl, pin-up. Czy on tu nie ma kolejnych zeszytów? A nie, bo są tutaj. A, są jednak, dobra, jest tak. Tom drugi, powrót Supermana i Doomsday powraca. To są dwa kolejne tomy. To jest grubo ponad 500 stron. Dobrze widzę. Tu jest początek większy ziemski bohater. Nie wiem, wiele strony. Dobra, będzie jakieś 570 coś po tego. Ogromny tom, ogromny event. A ja wracam do emisji, bo to pierwszy Kickman, syn i ojciec, zamieszanie w kosmosie na Ziemi. Pierwsze 13 zeszytów. Ja sobie życzę, żeby Egmont wydał żywe trupy w takiej samej formie. I będzie Sith wtedy. Wtedy mogę umierać i kończyć życie blogera. Co tu się dzieje? Dużo tajemniczych wydarzeń. Ciekawe postaci. I o co tu chodzi? Nikt tego nie wie. Się wszystko później okaże. W domach czytania. No tak, Sinestro. Jestem ciekaw, czy jest dużo takich właśnie odniesień do innych komiksów z mainstreamu. Rozbytalny widzę to jest. Jest i ojciec, z sympem się pokłócili. Tak stawiam. Fabuła raczej będzie znana, a dużo dodatków jest w pierwszym tomie, o wiele więcej niż było w poprzednich. No i skończy TTD. Więc chyba nie trzeba mówić. To jest w ogóle dodruk. Wydanie drugie. Ok, tyle z tej paki. No i jest paczka z materiałami do recenzji od wydawnictwa Storyhouse Egmont. Już nawet naklejki są. Na wierzchu była oczywiście ta naklejka fajna. Informująca o monitoringu. Ale to zdarłem, żeby przyspieszyć proces. Bo oczywiście chodzi o komiksiki. Ale się wani odbijam w tym, widzę. Niestety światło już nie jest takie samo, jak powinno być, ale tutaj dziwnie zapakowane, ponieważ idzie jesień. A raczej już jest, jak to nagrywam. Ale o tym, nie o tym. Mamy Armadę. Kolejny tom. Szóstka. Tym razem zbierający trzy pomniejsze tomiki. Tomy.
atrasyczne dla rynku frankofońskiego i to jest odmiana w stosunku do poprzednich, gdzie były 4. Mamy właśnie, o spójrzcie, teraz mamy 6, 27, 23 i mamy nowego scenarzystę. Stary odszedł już od serii i właśnie szukam jakiejś większej informacji o tym, nie ma, po prostu odszedł. No. Jean-David Morvan. I już mamy. Tak, i mamy kolejne przygody Navis, jedynej przedstawicieli ludzkości, ludzi, gatunku Homo sapiens w armadzie statków poruszających się w kosmosie. I to są zupełnie nowe przygody. Navis oczywiście już jest starsza i to nie było jeszcze publikowane w Polsce. Jestem bardzo ciekaw, co tu się wydarzy. Na tej czytam opisu komiksu. Już rysunka widzę, że jest równie dynamicznie. Jest coraz starsza. Widać to po rysach twarzy. On tu pewnie już ma jakieś 30-40 lat. Jest dojrzałą kobietą. Bardzo pewną siebie. No, zawsze taka była. Są te urocze jej fryzury. To jest chyba znak klasyczny z serii. To jest taki pierwiastek kobiecy. Bardzo mocno widoczny. I sprawa osobista. No tak, pewnie będą sprawy osobiste. Liczę właśnie, że tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy się wydarzy. Widzę, że są pojedynki z kosmitami, jakieś gry polityczne na pewno. Coś więcej? Jeszcze jest Navis. Ojejku, nie przeczytałem tego jeszcze tomu o jej młodych przygodach. Kiedyś, tak, okładka lakierowana w ten sposób. Tom taki, cena taka, kogoś interesuje. A jadę po prostu dalej. Wolverine, rząd X. To się zastanawia, gdzie są pozostałe zeszyty Wolverina, to są tutaj. 8-12. A co mam tutaj? Marvel Fresh, trwa w najlepsze. Trwa inicjatywa rządy X. Już nie ma świtu X. I mamy kolejne przygody Wolverina, które ciacha, ciacha i ciacha. Tym razem to jest Benjamin Percy. Autor taki se, tworzący bardzo rozrywkowe opowieści. Nie spodziewam się tu jakichś wielkich, fabularnych zawiasów, skomplikowanej fabuły. Po prostu ma być, fajne rysunki. Ktoś to rysuje? Scott Eaton i Adam Kubert, no okej. Okay. No tak, wszystko to było wiadomo, jak będzie. Bardzo dużo czerwonego koloru. Może kojarzy to się z krwią. Wolverine ma jakieś te przygody swoje, widzę, że Dracula, są wampiry. Dużo się będzie działo. To jest co wkrótce rządy X. Kolejny komiks, bo tu jest jeszcze, proszę, rządy X, X-Men. Mamy również. Mamy Cyclopsa na okładce. Mamy Darwina jeszcze, widzę. I tego nie poznaję. Mogę obstawić kilku co najmniej. Mamy Wolverine oczywiście. Mamy dziewczynę Laurę. I tamten? No się mogę obstawiać kilku. Ok, co tam my? Po evencie X-Mieczy mamy kolejne przykład X-Menów, rozbite na zeszyty kolejne X-Men, seria dowodzona przez KTS Jonathan Hickman, czyli jak najlepsze pisanie. Bohaterowie. Cyclops musi rządzić światem, a to co? Uhuhu. Ciekawe co to będzie, tak szczerze mówiąc. Opis jest zagadkowy. Są trzy różne wątki poruszone. Pewnie kolejne misje, które będzie wykonywał Cyclops, albo będzie nimi zarządzał. Choć widzę, że robi to innymi rękoma, nogami, pazurami i zdolnościami. I tego Cyclopsa nie ma. Nie wiem, czemu opis koncentrował się na Cyclopsie. Co oczywiście nie jest prawdą. No, okej, dobra. Rządy X. Hellfire Gala. Tak samo nie zauważyłem właśnie tutaj, że to jest napis Hellfire Gala, czy kolejny event w świecie X-Men. Gdzie dużo naprawdę dzieje. Ale ewidentnie rosomaki są z tyłu mocno w komiksach X-Menowych. Dalej. Gotham, rok pierwszy. Tom King, Phil Hester, Eric Gabester and Jordi Belair. Czyli rok zerowy, rok pierwszy dla Gotham. Czyli co działo się 3 pokolenia wstecz, dobrze pamiętam?
trzy pokolenia wstecz przed Batmanem. Jak powstało Gotham, jak to w ogóle doszło do tego, że taka tam jest wielka przestępczość, skomplikowane relacje i tak dalej. Tom King cały czas pisze coś o Gotham w DC. Bardzo dobrze, bo świetnie pisze. Rysunki widzę jakieś takie dosyć proste. Pasujące do Hellboya i nie zdziwiłbym się, gdyby pisał, albo rysował, przepraszam, ten artysta również przygody BPO Hellboya, bo inne. Klimat noir na pełnej. Mocznie. Dużo dialogów widzę jest, ale niezbyt długich. Sceny miłosne. Tu chodzi o porwanie dziedziczki Wayne'ów i rodzące się zło w Gotham. Sceny widzę też jakieś bardziej brutalne. Dużo krwi, dużo bicia. Klimat noir jak najbardziej. Więc pokazywać końca, a są szkice. O, dużej ilości nawet. I okładki nawet. Więc nie pokazuję, bo pamiętam mu spoilery. A nie są sobą robiącą spoilery. Pokazywanie komiksu strona po stronie. Nienawidzę tego, wprost powiem, mam szczerze. Ja wiem, że są youtuberzy, którzy to robią. Jeśli lubicie takich, zapraszam do nich. U mnie ogólne informacje. Tyle wystarczają do zakupu komiksu, bo widzicie, jaka jest okładka, krecha. A więcej nie trzeba, tym bardziej wali spoilery. Pewnie Trojanski scen była spoilerem jakimś tam. Ale nie o tym, nie o tym. Próbuję tutaj was zagadać, a komiks się nie otwiera. Nie wiadomo dlaczego. Ale za chwilę to zrobi. Mamy kolejne wydarzenia z Murphyverse. Sean Murphy plus otoczka z jego świta rysowników. I mamy tak, to jest córka Jokera i syn Jokera z Harley Quinn. Kolejne pokolenie, można powiedzieć. Mamy? Mamy. I teraz sobie walczą o własną tożsamość, o własne istnienie. I oczywiście wpadają w kłopoty. Czy będzie fajne, czy nie? Czy na to, że to będzie po raz kolejny rozwikła seria. Już nie tak bardzo ambitna jak inne pewnie, bo to jest kolejny element opowieści, kolejna część. Nie wiem, czy co dalej będzie. Muszę sprawdzić, zrobię research przed pisaniem recenzji. A tu widzę, że Jack Napier się pojawia. Jack Napier, czyli Joker. To jest ciekawe. O, są jakaś galeria, jest fajna. Są bio autorów. Jest cała seria dotychczas wydanych pozycji. Dla mnie wszystkie są spoko. Mają unikalny klimat alternatywnego świata. I to jest coś fajnego, naprawdę. Ok, tyle od Egmontu. Czas na kącik Ashet. Zaczynamy unboxing kolejnej paczki. Tym razem jest dostawa Marvel Origins. Kolekcji dawnych, dwudziestowiecznych, z lat 60-70 komiksów, które można kupić od Ashet. Oczywiście prenumerata. Nie wiem, jak jest na bieżąco w kioskach, bo nawet już nie sprawdzam. Dla mnie wrzesień był strasznie rozbieganym miesiącem. Dużo wyjazdów, festiwali. Muszę ogarnąć to. Mam nadzieję, że listopad i październik będą bardziej spokojne, a będą. Mam zamiar posiedzieć trochę w domu. Nie ruszać się do domu. Co to mamy? Biblioteka Polska. Nie zbieram, a dostałem tomy 44 i 45. Niestety słońce, światło gdzieś odbijało, więc trzeba się to przestawić na inną perspektywę pokazywania. Mamy tak, tak, co mamy? Fantastyczna czwórka. A mamy słynny event albo wydarzenie w świecie Fantastycznej czwórki, czyli Galactusa. Coming of Galactus. Nadal ta wklejka wredna, jest Black Bolt. Są Inhumans, są to tomy, które zeszyty, które pojawiały się już wcześniej w wielu przedrukach różnych. Jestem ciekaw, czy dotrzymy do tego. Pojawiają się Inhumans i jest dokładnie Galactus. To bodajże była okładka jednego z tomów w KKM, czyli Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela. Tak, te wydarzenia są znane i bardzo
ważne dla uniwersum. Silver Surfer, to jest wiele kultowych postaci, Watcher, bardzo kultowy komiks, który wielokrotnie był już publikowany, tak wspomniałem. Coś więcej się tu dzieje? Nie, nie ma. Fajnie przechytrzyli w ogóle Galactusa. Co mam zapowiedzi dalej, to mamy Daredevil 4, Kaptyka Ameryka 3. Tyle z pokazywania tego. Oczywiście zadowolony tekstem. Fantastyczna czwórka, 11. Proszę Państwa, 11, te liczby robią wrażenie już. Jesteśmy 11 tomów z Fantastyczną czwórką. Nigdy nie było tak bogato. Z tak kultowych historii. To jest Thor 8. Pisany przez Stana Lee, Jacka Kirby'ego. Zresztą to są dwa duety, spójrzcie. Cień Ragnaroku. Thor i Herkules. Też kultowe historie. Potężny Thor. Jakieś historie, które... Ojejku. Power of Pluto. To mnie zastanawia. Mighty Thor. Wiele o bogach olimpijskich. Ciekawe. Może zacząć to nadrabiać. Werdykt Zeusa. To ciekawe, czy te historie tutaj dawne były jakąś formą nawiązania do twórczości Waikiki. Cokolwiek z tego ma wspólnego, czy też nie. Zobaczymy. Wszystko wygląda zagadkowo, ale jak Kirby rysuje, to proszę was. Te wszystkie rzeczy to po prostu wprawiają zachwyt w ogóle te maszyny. Oko czarownika, a to będzie w przyszłości. O, te rysunki. W takiej formie bym chętnie czytał. Jeszcze większy zachwyt. Co dalej? Iron Man 6. Dobra, tyle z pokazówki tomów 34 i 45. Fantastyczna czwórka 11 i Thor 8. Tu już nie trzeba pokazywać, wiadomo jak to wygląda. Komiks lat 60. 70. Dany styl. A teraz już opakowuję powoli to Inglingowie, czy Inglingowie i przekleństwo złotej grzywny. Mitologia nordycka, tom 63. Już dalej po przedłużeniu. Kładki cały czas takie same. Projekty bardziej odważne. I tutaj w środku saga Inglinów. Odyn. O, duży rodowód. Aż tyle było tego Odyna. Dużo zdjęć, o wiele więcej. To jest, że tutaj. Ciekawe, czy te grafiki są generowane przez AI, czy nie. Już nie wyglądają. To trzeba dotrzeć do takiej informacji. Jestem ciekaw. Ashet ma tutaj dużo ciekawych pomysłów. Jest coś? Macha Publishing, okej, okay. Albo Macha. Składowanie Macha Publishing. Ciekawy jestem, co to jest. A nie pokazałem wam, o czym jest ten dodatkowy rozdział, jak zwykle. Zaczę pokazuję, o czym jest. Galeria stacji, źródła archeologiczne, pisane na temat specyfiki rytuałów pogrzebowych wikingów. Mocny temat. Co tyle mamy? Locis Prosper Melim. Tu słyszałem, że jest nazwisko napisane źle. Muszę sprawdzić to po unboxingu. Czy to jest prawda, czy też nie. Co tu mamy? Takie motywy już były. No, spodziewałem się bardziej różnorodnych rozwiązań. Kładka fajna, fajny projekt. Lokis i napładania. Nie znam kompletnie, więc się nie powiem. Nie wypowiem się. Chociaż te grafiki są też ciekawe, ale teraz jestem wrażliwy na punkcie grafik. W książkach, w produkcjach Ashet. Nie wiem, czy tak powinno być. Moim zdaniem to nie jest aż tak istotne, jak sama zawartość. Bądź to odstrasza niektórych. Przez pustynię. Carol May, Biblioteka Przygody, numer 55. Tom drugi już. Pierwszy był na poprzednich sekcjach, filmach. Ciekawe, czy cały czas złoto odpada. Co, jakże? Bez komentarza. Carol May. Faktycznie przygodowe książki. Ciekawe rysunki. W dwóch tomach. Jestem ciekaw, czy... jakby się sprzedawało to wszystko, ile to ma stron. W takich kobyłach, po 500 stron.
Kurde, kto by to trzymał? Kto by to magazynował w kioskach? I to miejsce by zajmowało? Nie rozumiem tych postulatów o to, żeby wszystko nie było dzielone, bo... Nie wiem. Chętnie przeczytam. Czy się na starość idzie? Tak jak mówiłem, projekt okładek drogi nordyckiej. Tutaj jest w przypadku tego, tu jest to 74. Gudrun i pułapka losu są coraz bardziej odważne. Ciekawe projekty, bo co to wygląda. Na razie pod folią. Teraz spójrzcie bez folii, jak to wygląda. Fajne te projekty, nie? Kurczę, drogi nordyckie, to jest naprawdę fajna kolekcja. Zakładka. Kurczę, to jest lepsza od mitologii. Mistrzów horrorów i fantastyki, ta mitologia lepiej wygląda, o wiele. Świetna okładka, chyba jedna z lepszych w kolekcjach Ashet. Gudrun, nie wiem kim jeszcze on jest, ale się dowiem. Jakiś genealogia, fajny rysunek przy okazji. Wow, szczegółowy. Jak to studio cały czas to jest, Matcha Publishing. Trzeba będzie nazywać to Dwoje równych i różnych. Kobieta, mężczyzna. No, fajnie powiedziane. Muszę zapamiętać tę frazę. Dwoje różnych i równych, albo równych i różnych. Kobiecie, mężczyźnie. Ach, te wszystkie boje. Płci. Nie zaczynajmy tego, bo możemy spędzić na tym kilka razy tyle, co trwa ten unboxing w całości. Tak czy siak, jesteśmy sobie równi. Koty nie są równe, tylko przeszkadzają tutaj. Zaczepiają. A my się skupmy na książkach. Dalej, dobra. Biblioteka przygody, numer 56. To jest upiór opery. Albo upiór z opery. W zależności od tłumaczenia. Dalej co będzie? Diament Radży. Gaston Leroy. Leroy. Jak się czyta to? Lerux. Nie pamiętam. Język francuski jest trudny. Jego zasady są też trudne. Jest upiorek. Ładnie wygląda. Fajne to. Upiór z opery. Są wstępne. Co masa rozdziałów. Jedna z bardziej znana opowieści. Także i mi. Więc mam już drugą kopię, więc podaruję komuś w rodzinie. Chyba dam bibliotekę przygody. Bo to ma gorszą okładkę, czy to jest ocenia. W końcu odpadną, tak będzie to wyglądało. Tyle, żeby pokazać. A to mamy Edgara Allana Poe. Najchętniej zbieram właśnie klasyków. Nie znam, bardzo powiem, ale bardziej mnie to cieszy, co jest następne. Księżniczka Marsa. Kojarzycie? John Carter. Właśnie, to jest Księżniczka Marsa, ten cykl, który posłużył do tej ekranizacji John Cartera. I jaram się jak grzym za Nerona na ten cykl. Bądź aż wypuścić większość tego cyklu, bo to nie jest jeden tom. Ale się bardzo cieszę. Co to mam za rozwiązanie? Kropelki? Tak, mam kropelki tylko. No właśnie, takie delikatne tylko. Nie, myślałem, że coś więcej będzie. Kładka? No, super. To jest moja ulubiona kolekcja. Równie pewnie z mitologią nordycką. Była jeszcze mitologia japońska, bo jest taka kolekcja. To w ogóle bym się cieszył. Cóż, myślę, że przestanę kupować te książkowe, bo mam dosyć materiałów i tyle starczy. Edgar Allan Poe, klasyk, książki grozy. Dobra, tyle z kącika Ashet. Jeszcze jedna paczka z D'Agostini. Figurki. Rękawicy coś nie ma. Dostałem maila, bo D'Agostini ma tak fajny portal, z którego wysyła takie rzeczy. I też można być poinformowany na bieżąco. Nie trzeba dzwonić na infolinię. Jest infolinia, ale po co? Ale nie o tym, nie o tym. Skupię się na figurkach. Dwie kolejne. Marvel Movie Collection. Już widzę, że to jest Chris Pratt jako Star-Lord. I Wasp. Evangeline Lilly, jeśli dobrze pamiętam. Ta, co grała w Loście. No. Dokładnie, no, ta. Numer 49 i 50. Na razie. Złożę gazetki. Tak jest. Star-Lord ze Strażników Galaktyki. I Osa z filmu
Ant-Man i Osa. Zacznijmy od Star Lorda. A, oczywiście certyfikat. Otwórzmy to ostrożnie. I miejmy nadzieję, że nic się nie połamało. Cyk. Czy ta postać fajnie wygląda? Broń w moim kierunku. Chris Pratt jak Chris Pratt. Broń fajna, ubrania fajne. Co on ma takie złote rzeczy? On ma takie złote rzeczy na tym ubraniu? Nie wiem, czy to widzicie. Tak, bo muszę zabrać te twarze. Niestety mi się zdaje, że twarze przeszkadzają. Okej. Okay. No twarze. Próbuję prawie znaleźć twarze, dlatego nie pokazuję. To mi twarz. Chris Pratt prawie jak żywy. Z torbą z tyłu. O! To niespodziewane. Ciekawe. Gwiazda jest na dole. Za ciemno trochę tu jest chyba. Tak, gwiazda jest na dole. Wtedy idzie jesień i oświetlenie coraz gorsze. Muszę zainwestować jakąś fajną lampę. Miałem ringa, ale dzieciaki mi rozwaliły. Bo co? Bo fajnie kółka się kręciły. Były dodatkowe opcje z tęczą. Innymi kolorami. I rozwaliły, no. I 200 złotych poszło gdzieś. Ossa, ale pięknie wygląda to. Ten detale na tym stroju. Oj. Widzicie to? Taka fajna powierzchnia. Ten strój też jest fajnie zrobiony. Tak, Ossa. Uwaga, mem. Oglądam ten film dla fabuły. Fabuła. Tak jest. Jest Ossa. Fajnie wygląda. Postaci, czułki, spoko. Czuć jakaś mała rzecz taka, ale dobra, nie ma ludźmy. Figurki są, dobra. Figurki są, też i gazetki zobaczymy, co jest w gazetkach. Na bok idziemy. Ossa. Zapowiedź w kolejnym to oczywiście wiadomo. Ossa. Jest. Hop. Evangeline Lily. O, trafiłem. Tak jest, już na akcję z filmu i tyle. Piękna piróweczka. Normalnie piątka z plusem za tą figurkę. Starot. Taka 5 minus. Może będzie co? Tony Stark. Bo mało jest Tonego Starka. To jest chyba z dwójki. Tak, z dwójki. Pamiętam ten wyścig, gdzie się wkradł pewnie ten zły Whiplash. Star-Lord pięknie jest. Komiks do filmu, tak jest. Jeden z lepszych ranów. Ach, panowie, z Anihilacji się zaczęło i później przyniosło dalej. Kosmos Marvela, wydany przez niego, jest najlepszym, co może dać nam Marvel w kosmosie. Okej, okay, tyle. Jest i ostatnia paczka z Gildia.pl, która jest powodem opóźnienia całego unboxingu, całego materiału. Zabierzmy się za odpakowanie. Oczywiście Gildia to tradycyjne komiksy z Lost in Time, plus jedna rzecz dodatkowa tym razem. We wrześniu sobie zaoszczędziłem trochę na komiksach. Po pierwsze oczywiście remont, a po drugie festiwal i dużo fajnych polskich premier. Ale to po kolei. Raz, dwa, wyciągamy. Oczywiście bardzo dobrze zapakowane, starannie, żeby to widzicie. Rachu ciachu. Bierzemy się za paczkę. Tą folię sobie zostawię. Przyda się na później, aby któryś komiks mi się nie spodobał i chciałbym go sprzedać. Dobra. Po kolei. Dobra, jedziemy. Chyba największy hit z tego pakietu to Local Man. Tom pierwszy. Tutaj Lost in Time mocno inwestuje w takie komiksy. On myśli Image. Wydał pierwszy tom komiksu, który łączy wątki w klimacie noir, tak zwanych czarnych kryminałów po polsku. Warto nauczyć się prawidłowej wymowy tego słowa. Nie jest trudne to słowo do wymowy. I ponoć opowiada to jeden gościu,
sobie dużo stracił i wrócił na stare śmieci. No właśnie, zresztą to widać tutaj pięknie. Jak wraca, cool. Jak myślę, że nie przetłumaczone. To widzę, że rysunki artystyczne dla komiksu amerykańskiego. Faktycznie trochę wygląda to super bohatersko. Spokojnie. Dużo akcji nie ma, ale widzę, że jest trochę jednak. Ojej, jakieś miecze świetlne, lasery, gorące pocałunki. Chociaż ten klimat noir to chyba tylko z definicji i zachowań. Ciekawe jestem, czy to będzie też taka femme fatale. To się okaże pewnie za chwilę. O, są dodatki też w postaci alternatywnych okładek. Super, z Walking Dead też. Fajnie. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Kolejna pozycja to Astronom. Tu Jacek Frąś. Komiks zwycięzca na ostatniej MFC. To nie jest komiks jakoś mocno umiejętnościowy, ale już jest zwycięzcą. A nie czytałem tego komiksu. Pozostałych nominowanych znam. W tym Rafała Spurne i Alhenit, którą kibicowałem najbardziej. Zobaczymy, co Astronom tutaj zrobił takiego dobrego. Dlaczego tak zauroczył jury? To jest ponoć opowieść o Mikołaju Koperniku w realiach trochę innych i dziwnych. To się okaże. To wygląda. Nie za dużo pokazywać, bo za dużo zdradzę. To się okaże podczas czytania i recenzji. 9. Komiks sci-fi. Lost in Time. Wracamy do pakietu. Mityczna planeta, koniec wszechświata i różne dziwne rzeczy. Co tu się okaże? I planeta ta jest ponad zagadkowa i prowadzi do różnych dziwnych sytuacji. Zauważy się, jest planeta, za chwilę gościu znajduje się w innym miejscu. No te przeskoki mają przywodzić na myśl znane filmy science fiction. Na przykład efekt motyla, na przykład Interstellar. Wszystko się okaże. To nie jest też duży komiks objętościowo. 88 stron się dobrze kojarzę. Ale ponoć fabuła jest gęsta. Bo niektórzy czytali i są jakieś dobre wiadomości na ten temat w internecie już. Millennium. Wydanie zbiorcze. Wydanie zbiorcze komiksu, który ponoć opowiada o właśnie o wszelkich obawach związane z rokiem tysięcznym. Tak, my mieliśmy, przynajmniej ci, co żyli w tym czasie, bo już nie wszyscy z widzów musieli żyć w roku 2000. Mówił się 2000, mówił się 2000. To też trzeba pamiętać. W prawidłowej wymowie. I ponoć to jest, są detektywi i chodzi o złodziei relikwii. To widzę, że to w czasach średniowiecznych to było popularne, że było co masa złodziei relikwii i to niektórzy tropili to. To widzę, że też trochę patuje na gościom, twórca jeden i drugi. Była potrzebna, są czasy średniowieczne, więc no, mnisi tu tak się zachowują, to całkiem naturalne się wydaje. Bardzo dynamiczne te rysunki tu widzę. Na twarz bohater dużo się maluje uczuć. O, i są jakieś krakeny nawet. O kurde. To jest bardzo objętościowe dzieło. Ponad 200 stron. Znaczy wydanie zbiorcze. Rozumie się samo przez się. Różne krajobrazy, podróże i zagadki. No i charakterystyczne wyglądy postaci, kostiumów dla danego okresu. Mam nadzieję, że to jest wierne oryginalnym historycznym relacjom. To się sprawdzi. To reklama komiksów Lost in Time, bardzo fajne pozycje, alternatywne okładki. O co chodzi z tym człowiekiem? Coś pewnie dowiem. Dalej pokazuję, bo jest zakończenie, które to się odbije, ale tak to może będzie wyglądało lepiej na zbliżeniu. Dobra, tyle ostatnie paczki. Trzy komiksy od Lost in Time i Astronom Frąsia. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. Ja już wam mówię, na razie.